U nóg Zbawiciela, pragnąc Jego słów, siadła Maria kornie, by Go słuchać znów. Dobrą cząstkę ona ma, Pan jej swe zbawienie da. U nóg Zbawiciela ja usiądę rad, słowo Jego starczy mi za cały świat. Alleluja, że możemy być u nóg Pana Jezusa. Czy jestem w domu, w pokoju, czy jestem w drodze, tak jak teraz, na spacerku. I jest tak raczej chodnik nieuczęszczany, mało kto tutaj przechodzi. Można sobie usiąść i tak rozmyślać i być u nóg Pana Jezusa, pragnąc Jego słów. Usiąść i słuchać. Miałem okazję też słuchać świadectwa. Świadectwa z Ewangelii. To jest w Ewangelii Jana 4 rozdział, jak Pan Jezus spotkał się z Samarytanką. Że od razu, kiedy się spotkali tam przy studni, to Pan Jezus od razu dotykał jej intymnych rzeczy, bo chciał, aby ona zawołała męża. Inaczej mówiąc, chciał się dowiedzieć, jakie są twoje relacje z mężem. A nas może zapytać, jakie są twoje relacje z żoną, jakie są relacje z dziećmi, jakie są relacje z wnukami, jakie relacje z rodzicami, czy to są teściowie, czy to są sąsiedzi, czy to są bracia, siostry. A więc dotyka się relacji. Bo Królestwo Boże nie jest daleko tam czy tam, ale to są nasze relacje. I ta dziedzina, jak gdyby dotknął tej Samarytance tą dziedzinę. I ta Samarytanka odpowiedziała, no ja nie mam męża. I się pytasz o mojego męża, ale ja nie mam męża. Może z tego wynika, że ona miała tych mężów więcej i z każdym jakoś nie umiała wytrwać. Miała może ciężki charakter, że i teraz żyła z mężczyzną, a on już nie był mężem. No więc zadaję sobie pytanie, jaki ja mam charakter i ty sobie też zadaj, jaki ty masz charakter. Czy żona chce z tobą być, czy mąż chce z tobą być, czy dzieci chcą z tobą być, czy wnuki chcą z tobą być, czy rodzice chcą z tobą być, bracia, siostry, sąsiedzi. Jakie ja mam relacje? I chodzi o to, że żeby te Królestwo Boże, te relacje były dobre. I kiedy my przychodzimy do Pana Jezusa, tak jak Maria miała tą dobrą cząstkę, usiadła u stóp Pana Jezusa, tak jak żeśmy śpiewali, u nóg Zbawiciela, pragnąc Jego słów, siadła Maria kornie, by Go słuchać znów. Może też chciała wiedzieć, naucz mnie relacji z moją siostrą, z moim bratem. Wiecie, nie ma dwóch liści jednakowych. Każdy człowiek jest inny. I każdy ma inne spojrzenie na coś. I my się między sobą różnimy w naszym wnioskowaniu, w naszym poznaniu. Jeden może być na etapie szkoły podstawowej, jeden na etapie szkoły średniej, a jeden na etapie studiów. Jeden może wiedzieć więcej, drugi mniej. Ale my nie mamy patrzeć na siebie, kto jest wyższy i kto jest lepszy, ale jeśli w Chrystusie jest jakaś zachęta, pociecha miłości,
Mamy dopełnić tej radości i uważać jedni drugich za wyższych od siebie. I tutaj człowiek musi wziąć na siebie krzyż i krzyżować swoje ja. I my przychodzimy do Pana Jezusa, a Pan Jezus się pyta, jakie są twoje relacje z mężem, jakie są relacje z żoną, jakie są relacje z ludźmi. On pyta tej Samarytanki, zawołaj męża. I kiedy Pan Jezus zaspokoi nasze potrzeby, dotykając tych intymnych rzeczy, tych, które żeśmy zaniedbali, czy żeśmy chowali, jak się to mówi, pod dywan, ale kiedy my to przyniesiemy na światło, wtedy dostąpimy od Pana Jezusa oczyszczenia, wykrycia błędu, poprawienia. Dlatego dobrze jest powiedzieć, Panie Jezu, ja myślę w taki sposób, ja chciałbym zrobić w taki sposób. Czy te myśli są dobre? Czy one są poczciwe? Czy one są sprawiedliwe i godne pochwały? Poucz mnie, Panie Jezu, bo w Tobie są wszystkie skarby mądrości i poznania. Ty jesteś alfa i omega we wszystkich dziedzinach. Ja nie wiem nic, a Ty wiesz wszystko. Poucz mnie. Ja widzę tylko do zakrętu, a Ty widzisz dalej. Proszę. I kiedy my przychodzimy, jak mówi też Psalm 50, wzywaj mnie w dniu niedoli, ja usłyszę, a Ty mnie uwielbisz. I kiedy my prosimy, wzywamy, aby Pan otworzył nam oczy i wskazał, co jest dobre, miłe i poczciwe, to On nam wskaże. I Maria miała właśnie tą dobrą cząstkę. Samarytanka nie wiedziała, z kim rozmawia, ale później poznała. O, widzę, żeś prorok. Ale potem dowiedziała się, że to nie tylko Pan Jezus, nie tylko, że prorok, ale że Pan Jezus jest Synem Bożym, że jest Mesjaszem. I kiedy my mamy społeczność nie tylko z prorokiem, ale z Synem Bożym, z Mesjaszem, z Bogiem, który jest święty, 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 który wszystko wie, zanim cokolwiek powiesz, zanim cokolwiek pomyślisz, On już wszystko wie. Ale On chce, żebyśmy prosili, żebyśmy szukali, żebyśmy kołatali. Bo On powiedział, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Dlatego my mówimy, Panie Jezu, my modlimy się, Panie Jezu, my prosimy Ciebie o Twoją łaskę, o Twoje miłosierdzie, o Twoje zmiłowanie nad nami. Poucz nas i wskaż, co jest dobre, miłe i sprawiedliwe, co jest godne pochwały. I tą troskę nie składamy tak, jakiś ciężar, jak walizkę w pokoju, czy gdzieś jesteśmy w komórce, ale my musimy tą troskę rzucić na Pana Jezusa. To tak, jakbyśmy byli na jakiejś hali, łące i teraz mamy kamień i rzucamy go. Już nie jesteś w stanie tego kamienia znaleźć tam w tej trawie. Tak tą troskę rzucamy i jej nie ma. Tak jak list do skrzynki. Rzucam i już mnie nie interesuje. Poczta się tym zajmie. Rzucam na Pana, a Pan da odpowiedź w swoim czasie. Tą troskę nie będę nosił, bo jak będę nosił, to troski są jak chwasty i zaduszą mnie jako roślinkę. Rzucam to na Pana. Tą sprawę, czy mam jechać, czy mam pójść, czy mam tak zrobić, czy tak zrobić. On wie, On otworzy drzwi, a jak On otworzy, nikt nie zamknie. On zamknie drzwi, a jak zamknie, to nikt nie otworzy. Możemy Jemu zaufać we wszystkim. Niech nas Bóg błogosławi w naszym chodzeniu, postępowaniu, abyśmy w tej radości, jak ta Samarytanka, kiedy dowiedziała się wszystko o sobie, z tych intymnych rzeczy, jakie ona miała relacje z tymi mężczyznami i z tym, którym teraz jest, a nie jest jej mężem. Ona
pobiegła, nie do męża, nie żeby zanieść wodę, bo przecież po to przyszła do studni. Uznała, że jest coś ważniejszego. Ona powie wszystkim sąsiadom, wszystkim wokoło, kogo spotkała. I opowie, jaka przyszła ulga, jakie przyszło wyswobodzenie i wyzwolenie, bo Pan Jezus się dotknął. Dotknął jej myśli, serca, pocieszył, wzmocnił. I jak gdyby mówiła, przyjdźcie, chodźcie, zobaczcie. On i was pocieszy i wzmocni, i rozwiąże, i pokieruje, poprowadzi. To jest ta radość, radość ze zbawienia, radość, gdzie się chce drzewa ściskać. Z tej radości, że sam Bóg się mnie dotknął. Odpowiedział na moje pytanie, na mój problem, rozwiązał mnie i oczyścił mnie. To jest ta radość, którą mamy przeżywać zawsze i o tym opowiadać zawsze, składać świadectwo, jak wielkie rzeczy Pan uczynił. Od tego momentu, jak mnie spotkał po raz pierwszy, poprzez wszystkie spotkania, kiedy miałem czy miałaś z Nim na każdy dzień, kiedy się spotykamy z Panem Jezusem, zawsze mamy co opowiedzieć. Jak wielkie rzeczy mi oznajmił. I chcemy być jak ta Samarytanka, jak ta Maria u stóp Pana Jezusa, którzy mają tą dobrą cząstkę do naszego życia. Niech nas Bóg błogosławi w Panu Jezusie Chrystusie i napełni swoim pokojem, radością na każdą chwilę. Radujmy się i cieszmy się i zwiastujmy, opowiadajmy wszelkimi sposobami, jak wielki jest Bóg. Alleluja. Amen. Pozdrawiam serdecznie.